Dziś rzeczywiście cyberbezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych problemów firm. Obecnie o cyberbezpieczeństwie rozmawia się na poziomie zarządów, przy czym aż 87% najwyższego kierownictwa uważa, że obecne zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami w organizacjach są niewystarczające. Potwierdzają też to wyniki badania pokazujące, że aż 57% respondentów badania Global Information Security Survey padło ofiarą istotnego incydentu bezpieczeństwa. Firmy przyznają, tutaj 1/3 firm przyznaje, że nie jest w stanie w ogóle wykryć bardziej złożonego cyberataku i niepokojące jest również to, że aż 65% firm, które doświadczyły istotnego incydentu bezpieczeństwa, w ich przypadku incydent ten został wykryty przez dział biznesowy lub w ogóle przez firmę trzecią, a nie przez dedykowany do tego zespół. Ataki są dzisiaj powszechne. Natomiast to, że większość respondentów przyznała, że padło ofiarą ataków, pokazuje, że są też dużo bardziej skuteczne niż w przeszłości. Firmy zapytane, co jest ich największą słabością w zakresie bezpieczeństwa, wskazują, tak jak w poprzednich latach, że człowiek, nieświadomy człowiek, który jest wmanipulowany przez hakera w otwarcie załączonego, nieautoryzowanego, złośliwego oprogramowania, w podanie swoich danych uwierzytelniających, czyli ataki typu phishing. Te dwa elementy zostały również przez respondentów badania pokazane jako główne zagrożenia, przed którymi stoją dzisiejsze firmy. Zdecydowanie firmy muszą się zabezpieczać. Co więcej, zmienia się też legislacja w zakresie ochrony danych osobowych. Wejście w życie nowego rozporządzenia, które będzie miało miejsce w maju przyszłego roku, nałoży na firmy ogromne kary, które mogą sięgać 4% globalnego przychodu firmy lub 20 milionów euro, większej z tych wartości. Powodują, że tutaj firmy będą musiały odpowiednio dostosować swoje zabezpieczenia i wdrożyć odpowiednie procesy, aby uniknąć tak surowych kar przez regulatora.